Takiego zimnego kwietnia w Polsce nie było już od dawna. Jutro też zimno. Aleksandra Kostka, dobry wieczór. Zapraszam na aktualne prognozy. Z północy spływa do nas zimne powietrze pochodzenia arktycznego. To dlatego najbliższe dni będą z niezbyt wysoką temperaturą, a noce z kilkustopniowym mrozem. Poza tym nasz kraj jest w zasięgu rozległego wyżu, ale odsuwający się ten niż zafunduje nam różnorodne opady, zwłaszcza na północnym wschodzie. Tymczasem w nocy na ogół sucho, jedynie na krańcach północnych opady mieszane, a w Małopolsce i na Podkarpaciu sam deszcz. W górach opady śniegu. Na termometrach prawie wszędzie kilka stopni mrozu. I tylko w regionach południowych jeden stopień powyżej zera. Nad ranem lokalne mgły. A jutro w województwach zachodnich temperatura z trudem będzie osiągać 10-11 stopni. Z kolei na wschodzie już tylko kilka stopni powyżej zera i do tego chwilami mocniej powieje, zwłaszcza na północy. Opady deszczu ze śniegiem prognozujemy od Wybrzeża po Suwalszczyznę, a samego deszczu od Mazowsza po Podkarpacie, a także po krańce południowe. Ciśnienie 1006 hektopaskali. W poniedziałek pogodnie na zachód od Wisły, a im dalej na wschód, tym więcej deszczu, a lokalnie i opadów mieszanych. We wtorek pogodniej i nieco cieplej, ale tylko nieco, podkreślam. W środę, czwartek i piątek nad Polską wędrówka deszczowego frontu, który przyniesie ciężkie od deszczu chmury, stopniowo zanikające. Temperatura wciąż niezbyt wysoka. I jak na razie większego ocieplenia nie widać na horyzoncie. Do widzenia.